Gdy miasto budowało centrum komunikacyjne, parking wielopoziomowy i ulicę Szwajcarską, zmodernizowało również przejście podziemne na stacji PKP Legionowo od strony osiedla Piaski, tak aby bez problemu mogły z niego korzystać matki z dziećmi w wózkach, osoby niepełnosprawne i rowerzyści. Teraz pochylnie ułatwiające przedostanie się na drugą stronę torów powstają także przy stacji PKP Legionowo przystanek. To jest kolejna inwestycja, w której poprawiamy niedawne inwestycje PKP PLK. Te kolejowe inwestycje są robione z punktu widzenia kolei, ale nie z punktu widzenia mieszkańca. A ci, którzy mieszkają w okolicach stacji PKP Legionowo przystanek i próbowali tamtędy przejść na drugą stronę torów z rowerem lub wózkiem, pamiętają jeszcze na pewno wiecznie niedziałające windy. Co prawda po zamontowaniu przez kolej kamer w przejściu podziemnym dźwigi przestały być dewastowane, ale i tak ich stan pozostawia wiele do życzenia. Dzięki budowie pochylni mieszkańcy nie będą już musieli być zdani na korzystanie z nie do końca pewnych wind. Polega na wybiciu ścian i w tych ścianach wyprowadzeniu na zewnątrz pochylni, która jest bardzo łagodna, gdzie matki z wózkami będą mogły przejść z jednej dzielnicy z przystanku na trzecią parcelę bądź odwrotnie, gdzie rowerzyści bez siadania z roweru będą mogli przejechać. Inwestycja ta kosztuje 2,5 miliona złotych. Gdyby PKP o takim udogodnieniu pomyślało wcześniej, to miasto nie musiałoby tych środków wyciągać z własnego budżetu. Obserwujemy w tym roku dramatyczny i drastyczny wzrost kosztów inwestycji. Cieszymy się, że wszyscy więcej zarabiamy, tak? Ale no, przekłada się to też na wzrost kosztów inwestycji. Pochylnie powinny być gotowe jeszcze tej jesieni.